Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Rozpoczynamy nowy filmik, na który serdecznie zapraszam. No i zaczynamy. Zaczynamy nowy filmik. Powiem Wam, że pogoda u mnie jest fatalna. Ochłodziło się, wieje, wichury, burze, deszcz, praktycznie dziennie pada. No i dzisiaj również pada. Ostatnio jakoś nie umiem nagrać filmu, bo po prostu pogoda jest nieciekawa. Przeważnie z deszczem. Ale już dawno nie było ogrodniczego filmu, więc postanowiłam dzisiaj Wam coś nagrać. No i jesteśmy tutaj w moim ogrodzie i pokażę Wam mój nowy płotek, który ostatnio zrobiliśmy. Przed sarnami. Jeszcze nie jest do końca zrobione, jeszcze tutaj trzeba troszkę popracować, ale już mamy zabezpieczone siatką, taką siatką leśną przed sarnami. Niestety sarny mi tutaj wszystko zjadały, więc postanowiliśmy sobie tutaj to ogrodzić. Wszystko jest już zasiatkowane, sarny nie mają wstępu, wejścia, można tak powiedzieć. No i ogród jest zabezpieczony. Teraz Wam pokażę, co u mnie słychać w ogrodzie pod koniec lipca z tą oto nieciekawą pogodą. No i wchodzimy do ogrodu. No i zobaczmy naszą rabatę kwiatową. Naszą rabatę kwiatową w dniu takim pochmurnym, w którym fontanna nie tryska wodą, deszcz pada, kwiaty tak wyglądają. Lwie paszcze, goździki, tytoń ozdobny, różnokolorowy. Tam również lwie paszcze w środku. Tu jeszcze mi taka roślinka kwitnie, nie wiem co to jest. Czekam aż zakwitnie. Może wiecie, to możecie napisać w komentarzu, co to jest. Już tutaj ma taki kwiatostan, więc na pewno za niedługo zakwitnie. W oddali szałwie, zatrwiany sobie już suszę. Cały czas zbieram i suszę, żeby mieć potem na suche bukiety właśnie. Tutaj łubiny, czyściec. Tutaj malwy zaczęły rosnąć więcej. Trawy, ostnice, powolutku. Tutaj dalie i widzę, że będą za niedługo kwitnąć. Choć jest to dalia bardzo, bardzo niska. Tutaj mamy, wszyscy ją znają, werbenę patagońską. Ona jest naprawdę bardzo wysoka w porównaniu z innymi kwiatami. Nagietki. Tutaj mamy właśnie to połączenie fioletu i różu, szałwii i zatrwianu. No i pięknie kwitną pysznogłówki. Podobno z nich można zrobić herbatę bardzo, bardzo zdrowotną. Jeszcze nie próbowałam, ale może sobie zrobię. One bardzo, bardzo intensywnie pachną również. Są pierwszy raz w moim ogrodzie. No i powiem Wam, oziębiło się, naprawdę się oziębiło. Jutro zapowiadają tutaj u nas na południu Polski, gdzie mieszkam, 16 stopni, no to po prostu jest bardzo, bardzo zimno. Nie wiem, jak to pomidory zniosą. No i miały być porządki przy pomidorach, a widzę, że się rozpaduje coraz mocno, no więc nie będę ich ani przycinać, ani nic z nimi robić, bo nie chcę, żeby dostały jakieś zarazy. Wczoraj częściowo poprzycinałam, no ale dzisiaj niestety rozpadało się na dobre, więc uciekam do szklarni. Pokażę Wam, co rośnie w szklarni. Jeszcze na koniec Wam tu pokażę tą malwę. Tak pięknie kwitnie. Niestety tutaj wczorajsza burza złamała mi. Muszę podeprzeć ją. Ale naprawdę mi się podoba. Pięknie kwitnie na takie różowe kwiatuszki wypełnione w środku po brzegi. No i uciekamy do szklarni. No i jesteśmy w szklarni i powiem Wam, temperatura w szklarni dzisiaj jest 22 stopnie. No, bardzo, bardzo się ochłodziło i powiem Wam, już nie otwieram tak
cały czas szklarni, tylko okienka, no żeby się po prostu pomidory nie wychłodziły, no i żeby miały jednak ciepło tutaj. Pomidory rosną sobie bardzo dobrze na razie. Nie ma żadnej tutaj choroby. Tutaj ogórki. Ogórki naprawdę w tym sezonie zebrałam już chyba 4 wiaderka pełne ogórków. Naprawdę super. Można powiedzieć, że ogórki w tym sezonie dopisały. No i cały czas jeszcze kwitną i zawiązują nowe. Tutaj niestety mi się poprzewracały pomidory pod ciężarem. Zobaczcie, ogromnych pomidorów. Muszę to wszystko poprzywiązywać. No, ogromny, ogromny pomidor. Teraz mają właśnie duże owoce, no i najczęściej się łamią przy takich właśnie nasileniach owoców. Pomidory łatwo ulegają zniszczeniu później. Tutaj moje papryki. Kwitną, kwitną, ale na razie owoców to nie ma za dużo. Tutaj pomidorki cały czas rosną. Niektóre już są naprawdę super do zbioru, jak na przykład tutaj ten żółty ananasowy. Ale powiem Wam, odkryłam taką bardzo pyszną odmianę. Jest ona pierwszy raz w mojej szklarni i zaraz Wam pokażę. Jest to pomidorek koktajlowy. Nazywa się, już Wam powiem jak. Nazywa się tak, Green Dr. Frosted. Pomidorek koktajlowy. Zobaczcie, tu mi się akurat złamał, ale ma tyle kwiatów. Tak kwitnie. Po prostu ogrom, ogrom kwiatów. Ogrom pomidorków. A przede wszystkim one są przepyszne, one mają kolor zielony i są tak słodkie, że jeszcze tak słodkich nie jadłam pomidorów. Naprawdę jestem zadowolona z tej odmiany. No jest bardzo plenna i bardzo dobra. Nie mam tutaj takiego akurat dojrzałego, żeby Wam pokazać, ale one są po prostu w takim zielono, troszeczkę żółtym kolorze i wtedy już są dobre do zjedzenia. Tam w oddali zobaczcie takie ogromne pomidory odmiany szmaragdowa gruszka. Powiem Wam, już jeden był czerwony. Są ogromne, ale w smaku są takie, można powiedzieć, przeciętne. Takie pomidorki malinowe. Ale zobaczcie, jakie one są duże. No po prostu ogrom, ogrom, ogrom. No ale jeszcze cały czas zieloniutkie. No niestety, teraz znowu pogoda się popsuła. Mamy mniej słońca. No i te pomidory znowu będą czekać na pogodę słoneczną, żeby szybciej dojrzewać. Oby zdążą dojrzeć właśnie. A tutaj również rośnie winogrono, które było posadzone z małej roślinki, z mojej dużej rośliny winogrona. I teraz je wezmę, za niedługo przesadzę i puszczę sobie na ten nowy płotek, który mam tutaj właśnie zrobiony przy ogrodzeniu. Winogrono fajnie zarośnie i zrobi nam taką zieloną ściankę. Tutaj również Wam pokażę pomidora giganta. No po prostu pomidor gigant. Ogromny, ogromny. Odmiany African Queen. Tutaj kolejne ogromne pomidorki, takie w formie serca, troszkę tutaj widzę pękają, tutaj się już robi czerwony, no ale jeszcze nie do końca i naprawdę są ogromne. No i tak to mamy z tą pogodą. Możecie, kochani, napisać w komentarzu, jak tam u Was, czy przeszły u Was również te burze. Wczoraj u mnie padał grad, po prostu wiatrzysko niesamowite. Bałam się, że mi połamią te się pomidory w ogrodzie, ale jakoś przeżyły. Jak tam u Was? Czy również się ochłodziło? Czy macie fajną pogodę? Napiszcie w komentarzu pod tym filmikiem.
No i tutaj również pomidorki Indigo Rose. Zobaczcie, jakie fioletowe. Ale oczywiście one muszą się przebarwić na taki ciemno-czerwony. Tam w oddali również taka troszkę inna odmiana. Bratz Atomic Grape. Już powolutku się również przebarwiają. Tutaj również ogromny pomidorek. Możecie, kochani, w komentarzu również napisać, jaka jest Wasza ulubiona odmiana pomidorów. Czy macie jakąś swoją ulubioną, czy po prostu nie zważacie uwagi, czy to jest taka odmiana, czy taka. A może macie jakieś takie sprawdzone odmiany, które są warte polecenia. No i koktajlowe pomidorki, ten już jest gotowy. Ale powiem Wam, nie jest aż taki rewelacyjny w smaku. Ja lubię pomidorki słodkie, soczyste. Nie lubię takich kwaśnych pomidorów. No i oczywiście najlepiej, jak ma taką mięciutką skórkę. No i cały czas jeszcze pada. Tutaj Wam pokażę moje groszki. Groszki cukrowe. Tutaj tytoń ozdobny przejął całą moją skrzynię. Tutaj niedawno sobie kupiłam paprotki, które muszę je gdzieś posadzić. Jeszcze nie wiem gdzie, czy do tej mojej rabaty kwiatowej, czy gdzieś tutaj z tyłu. O, zobaczcie. I ślimaki oczywiście, jak pada, zaraz jest jeszcze więcej ślimaków. A tutaj mam szczaw. Zobaczcie, również sobie kupiłam sadzoneczkę szczawiu. Taki z takimi czerwonymi przebarwieniami na liściach. Tutaj moje pelargonie również powolutku dopiero zaczynają kwitnąć. No i petunie, z których jestem bardzo zadowolona. Wysiane z nasionek w styczniu i pięknie uzupełniają moje wszystkie donice. No i tutaj mam jeszcze z przodu bakłażany. Bakłażany cały czas kwitną. I kiedyś Wam mówiłam, że są tutaj dwa kolorki, a niestety nie. Jest to ta sama odmiana. I tego bakłażana, i tego. I zaraz Wam pokażę owoce. Owoce to białe jajeczka. Ale czy mi tutaj coś to nie znikło? A nie. Tutaj jest malutkie białe jajeczko. No i jeszcze powinno być tam w środku. Tutaj. I na dole. Takie największe. No i tutaj również. Tutaj również kwitnie bakłażan. No i ma takie białe jajeczka. O, widzę, że tutaj coś zjadło. Na bakłażanach trzeba uważać, bo one mają takie kujące kolce. Prawie jak w różach. No i jeszcze na koniec zrobimy sobie taki króciutki, szybki test. Pokażę Wam, jak wyglądają te odmiany pomidorów. No i jak smakują. Powiem Wam, czy są smaczne, czy dobre, czy warte uwagi. Mam tutaj kilka odmian. Między innymi jest odmiana pomidora ananasowego. Tak on wygląda. Jest taki, można powiedzieć, żółto-pomarańczowy. Był problematyczny w tamtym sezonie. Dosłownie miałam jeden owoc na trzech krzakach pomidorów. Ale w tym roku odmiana się spisała i pomidorki są. Nie ma ich za dużo, ale są olbrzymie. Jest to dużo owocowy pomidor, ma być bardzo słodki, tutaj są akurat dwa, nie są za duże, ale są. Kolejna odmiana to odmiana koktajlowych pomidorków, bardzo pysznych, ciemnoowocowych, przebarwiają się właśnie na taki kolorek później czerwono-brązowy, a jak zaczynają dojrzewać, to są w kolorze takim fioletowo-zielonym. Jest odmiana problematyczna, dlatego że w szklarni, jak i na zewnątrz, liście się skręcają cały czas. Nie wiem, czy będę miała już w przyszłym sezonie tą odmianę. Mam ją drugi rok, ale problematyczna jest ona bardzo. Potrzebuje dużo wody. No i praktycznie nie wiem, w jakim miejscu powinna rosnąć, żeby liście się nie skręcały. Bardzo się skręcają. Jest to odmiana taka.
No i pokażę Wam tego pomidorka, jak wygląda w środku. Jest bardzo pyszny, więc dlatego, że jest bardzo dobry, jest również w tym sezonie w mojej szklarni. Kolejna odmiana to pomidorek taki śliwkowy. To już jest taki przebarwiony na kolorek, można powiedzieć zielony, w żółte pasy. Odmiana Bratz Atomic Grape, zielony w środku, bardzo dobry, ale potrzebuje dużo czasu do dojrzewania. No i tutaj moja ulubiona odmiana, numer 1 z tamtego sezonu, Blue Beauty. Pomidorek malinowy, bardzo słodki, no z takim właśnie ciemnym odcieniem. Zaraz Wam je przekroję, pokażę Wam, jak wyglądają w środku. No i tak pomidorki wyglądają po przekrojeniu. Odmiana ananas, zobaczcie, jest taki bardzo w środku pełny. Nasionek nie ma za dużo, ale jest soczysty, żółty w środku. Ta ciemna odmiana koktajlowego, bardzo dużo nasion, ciemny w środku. Odmiana Blue Beauty, piękny, czerwony, malinowy, przesłodki pomidorek z cienką skórką. No i Bratz Atomic Grape, można powiedzieć, że zielono-żółty pomidorek w pasy. Tak wygląda w środku. Nasionek ma dość sporo i jest taki lekko kwaskowy. No i tak powiem Wam, tego nie będę próbować, bo on jest naprawdę bardzo słodki. Można powiedzieć, że nawet jest zbliżony do tego, tylko różnią się kolorem. Ten jest przesłodziutki, no a ten jest taki kwaskowy i ten właśnie sobie dzisiaj spróbuję. Powiem Wam, jest również bardzo dobry, słodziutki, z miękką skórką, tylko jedną wadą jest to, że on późno dojrzewa, późno dojrzewający. Ale jest bardzo, bardzo dobry. Ale nie jest taki słodki jak te odmiany. Odmiany ananas, Blue Beauty i tej trzeciej odmiany. Te są bardzo słodkie. Zobaczmy jeszcze pomidorka ananasowego i jak smakuje. Czy jest również tak słodki? I jest troszeczkę kwaskowy, ale również tak właśnie z taką nutą słodyczy. Przepyszny, bardzo dobry, idealny na kanapkę, no i bezpośrednio do zjedzenia. Super odmiana, bardzo dobra. Można powiedzieć, że są to moje wszystkie ulubione odmiany. Ale co do tego ananasowego, to ma troszkę twardszą skórkę niż ten Blue Beauty. No i ten ciemny pomidorek. Ten jest lekko kwaskowy, ten również lekko kwaskowy. A te bardzo słodkie. No i kochani, na dzisiaj to już wszystko. Dzisiaj taki króciutki filmik, no bo pogoda nieciekawa. Nie będę Wam więcej pokazywać w ogrodzie, no bo pada. Więc kochani, życzę Wam miłego dnia, udanej pogody, no i udanej pogody tym, którzy odpoczywają, są na urlopach, udanej wakacji. Kochani, do zobaczenia, do następnego filmiku. Pa, pa, pa!